Czym tak naprawdę jest odchudzanie? Odchudzanie jest utratą zbędnych kilogramów. Jeżeli mówimy o odchudzaniu, usuwamy tak naprawdę tkankę tłuszczową. Prawidłowe odchudzanie to usuwanie właśnie tkanki tłuszczowej, a nie na przykład tkanki mięśniowej. Prawidłowe odchudzanie powinno dążyć do spadku masy, takiej wagi dla nas jak najbardziej prawidłowej. Czyli nie odchudzamy się poniżej normy, tylko jeżeli mamy problemy z otyłością, odchudzamy się do tej wagi jak najbardziej dla nas prawidłowej. Od czego należy zacząć odchudzanie? Tak naprawdę na samym początku musimy stwierdzić, czy w ogóle mamy z czego odchudzać się, tak? Czy jest taki problem, czy on nas dotyczy. Na tej podstawie najlepiej stanąć na wagę i obliczyć swoje BMI. Jeżeli BMI wychodzi poza zakres wagi prawidłowej, wtedy mamy do czynienia z nadwagą lub otyłością. W tym momencie jak najbardziej możemy zacząć odchudzanie. Jeżeli mamy wagę prawidłową, nie jest konieczne odchudzanie, natomiast zawsze wiadomo, szczególnie panie dążą do utraty kilku kilogramów, wtedy to już sami decydujemy, czy mamy ochotę schudnąć, czy nie. Natomiast tak naprawdę, jeżeli mówimy o rozpoczęciu odchudzania, ten problem i ta kwestia musi narodzić się w naszej głowie, tak? Czyli czy na pewno dobrze się ze sobą czujemy. Jeżeli jest coś nie tak, jeżeli wiemy, że te kilogramy są odczuwalne, jest nam ze sobą źle, jest nam ciężko, wtedy jak najbardziej zacznijmy odchudzanie. Natomiast nie ma sensu zaczynać odchudzanie, jeżeli nie jesteśmy tego pewni, jeżeli nie będziemy rygorystycznie i tak konsekwentnie do tego podchodzić, tak? Czyli jeżeli nastawiamy się na odchudzanie, musimy mieć no, tak naprawdę silną wolę i chęci i musimy mocno tego chcieć. Później takim dobrym zaleceniem byłoby ustalenie konkretnych godzin. Czyli musimy sobie w ciągu dnia wybrać 5 godzin, w których jemy jakiś posiłek. Czy będzie to owoc, czy będzie to obiad. Musimy mieć konkretną godzinę, aby po prostu nie podjadać między godzinami. Jak już mamy konkretne godziny, dobrze byłoby ustalić sobie plan żywieniowy, tak? Czy sami ustalamy sobie konkretne rzeczy, co jemy, czy idziemy do specjalisty, to już nasza wola. Natomiast najważniejsze, żeby napisać to na karteczce, z tego względu, że możemy postawić po prostu plusa, że coś zjedliśmy, tak? Jeżeli nie mamy takiego planu żywieniowego, z reguły będziemy gdzieś tam dodatkowo sobie podjadać, no albo niestety łapiemy to, co mamy pod ręką, tak? Czyli danego dnia nie mam konkretnych planów, nie wiem, co zjem, no i jest mi po prostu dużo ciężej, tak? Bo łapię to, na co mam ochotę. Więc dobrze by było napisać sobie konkretny plan, jadłospis, no i ustalić konkretne godziny i w tym momencie zaczynamy odchudzanie. Natomiast pamiętajmy, zaczynając odchudzanie, musimy tego chcieć, tak? Nikt nas do tego nie zmusi. Jeżeli nie czujemy się z tym dobrze, jest nam źle, prowadząc już ten pełny jadłospis, no wtedy jest po prostu dużo, dużo trudniej. Najważniejsze, aby dojrzeć do decyzji o odchudzaniu, czyli musimy być na 100% pewni, że jeżeli podejmujemy ten jadłospis i zaczynamy odchudzanie, to będziemy w tym konsekwentni. Dobrze by było ważyć się i podejmować tę decyzję już na przykład w przypadku pań po okresie, tak? Przed okresem panie mają większą ochotę na coś słodkiego, częściej po prostu mają chęć na podjadanie i w tym momencie niestety no, ten plan żywieniowy może lec w gruzach, tak? Także na początek nastawiamy się psychicznie, jeżeli już wiemy, że możemy, zaczynamy. Dobrze byłoby też rozpocząć na przykład odchudzanie wiosną. Byłoby o wiele łatwiej z tego względu, że no już jest cieplej, nie potrzebujemy takich wartości energetycznych, pijemy więcej wody, mamy większy wachlarz, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. No i tak naprawdę nie ma odchudzania bez aktywności fizycznej, tak? Czyli jeżeli mówimy o takim 100% wejściu z dietą, to postawmy też na aktywność fizyczną. W momencie wiosny, kiedy robi się ciepło, możemy wyjąć rower, możemy pobiegać, po prostu możemy się ruszyć i coś ze sobą zrobić, więc w tym momencie najłatwiej byłoby nam się odchudzać po prostu wiosną. Odchudzanie bardzo konkretnie wpływa na nasz organizm, natomiast możemy podzielić to na dwa aspekty. Tak naprawdę wartość pozytywną odchudzania, no i wartość negatywną. Pozytywy odchudzania to są głównie u osób z nadwagą i otyłością. Czyli jeżeli mamy problem, tak naprawdę mamy bardzo dużo tych zbędnych kilogramów, wtedy powinniśmy odchudzać się dla naszego zdrowia. Czyli poprawiamy kondycję fizyczną, tak? Dużo łatwiej nam się ruszyć, dużo lepiej się czujemy, jeżeli zrezygnujemy z tych kilku kilogramów w naszym organizmie, po prostu jesteśmy sprawniejsi ruchowo. Dodatkowo u osób z nadwagą czy otyłością zalecane jest odchudzanie właśnie ze względu na stan zdrowia. W momencie odchudzania poprawiamy swój organizm, poprawiamy swoją jakość życia,
poziom cukru na przykład w naszym organizmie powinien być o wiele niższy przy prawidłowej diecie, tak samo wartość cholesterolu będzie spadać. Więc w tym momencie, jeżeli mamy nadwagę i otyłość, odchudzanie jest po prostu zalecane ze względów zdrowotnych. Dodatkowo też osoby z otyłością mają problemy ze stawami, z kolanami. W momencie spadku wagi dużo łatwiej nam się poruszać, no ale te stawy i kolana też są w lepszej kondycji. No i ogólnie poprawia się nasza cera, tak? W nadmiarze tkanki tłuszczowej tak naprawdę mamy do czynienia z gorszą kondycją skóry, włosów i paznokci, więc w tym momencie no, odchudzanie jest naszym plusem, daje nam same pozytywne efekty. Innym aspektem jest negatywne tak naprawdę skutki odchudzania. Osoby, które mają prawidłową wagę, nie powinny odchudzać się, no ze względu na to, że po prostu pogarszają stan swojego organizmu. Tutaj bardzo ważny jest jeszcze sposób, w jaki się odchudzamy, tak? Jeżeli odchudzamy się zdrowo, mądrze, jeżeli stawiamy na zdrowe odżywianie, tak naprawdę takie odchudzanie będzie nam dawało tylko i wyłącznie plusy, tak? Pozytywne jakieś tam korzyści dla naszego organizmu. Natomiast jeżeli odchudzamy się niezdrowo, czyli stawiamy na głodówkę, na wyniszczenie naszego organizmu, tak naprawdę nigdy odchudzanie nie będzie zdrowe. W tym momencie kaleczymy siebie i swoje ciało, tak naprawdę zabieramy wszystkie rezerwy z naszego organizmu, no i osłabiamy nasz organizm. Negatywnym aspektem odchudzania na pewno w taki właśnie niekorzystny, czyli niezdrowy sposób dla nas będzie no, utrata odporności, tak? Nie mamy dużych ilości witamin, nasz organizm czuje się słabiej, no nie mamy też siły. Jeżeli mieliśmy wagę prawidłową, a tak naprawdę dążymy do dużo niższych kilogramów, w tym momencie też jesteśmy słabsi, tak? Nie mamy takiej kondycji fizycznej. No, nasza skóra, włosy i paznokcie też zostają osłabione, no bo organizm czerpie wszystkie rezerwy, czyli my nie mamy nic w organizmie odłożonego, żadnych witamin, wartości odżywczych i w tym momencie takie odchudzanie jest naprawdę niekorzystne. Musimy też pamiętać, że takie błędne koło i takie intensywne odchudzanie niewłaściwe może prowadzić do chorób, tak? Do anoreksji, do bulimii. To jest już też choroba taka bardziej psychiczna, tak? Natomiast no niestety z odżywianiem ma mocno i dużo wspólnego i pamiętajmy, że czasami bardzo ciężko dostrzec nam, w którym momencie my już przekraczamy tą granicę i kiedy my się odchudzamy dla swojego zdrowia i dlatego, żeby czuć się lepiej, a kiedy po prostu już nad tym nie panujemy, tak? I wchodzimy w niszczenie swojego organizmu. Tutaj musimy uważać niestety, żeby nie, ta anoreksja, bulimia gdzieś tam w pewnym czasie się nie odezwała, no i żebyśmy nie dążyli do takiego niezdrowego kanonu piękna. Czyli żebyśmy uważali, że te kilogramy też, jeżeli mamy nawet zrzucać, powinny być pod kontrolą. Czyli nie odchudzamy się bardzo intensywnie, tylko tak, żeby poprawić sobie swój stan zdrowia, a nie pogarszać. Tak naprawdę jest dużo metod na odchudzanie i nie każde z nich będą tymi zdrowymi, tak? Natomiast jeżeli obierzemy taką dobrą drogę, to odchudzanie może być dla nas korzystne i jest zdrowe. Natomiast musimy wiedzieć, jak to robić mądrze. Jeżeli mówimy o nadwadze czy otyłości, odchudzanie w tym momencie na pewno jest zdrowe, no i jest nawet wskazane z perspektywy, no już nie chodzi mi nawet dietetyka, a lekarza. W tym momencie możemy mieć do czynienia z cukrzycą czy z podwyższonym cholesterolem i w tym momencie odchudzanie jest konieczne i jest na pewno zdrowe, jeżeli robimy je w sposób prawidłowy, tak? Czyli jeżeli odchudzamy się mądrze i z głową, jak najbardziej. Pamiętajmy natomiast, że te osoby z nadwagą czy otyłością dużo szybciej chudną, tak? Dużo łatwiej im jest zgubić pewne kilogramy z tego względu, że mają rezerwę tkanki tłuszczowej. W momencie, kiedy mówimy o osobie szczupłej, tak naprawdę jej schudnąć 2-3 kilo będzie o wiele, wiele trudniej z tego względu, że ona nie ma rezerw tłuszczu no i nie ma z czego po prostu chudnąć. Jest to o wiele trudniejsze. W momencie osób takich szczupłych odchudzanie może powodować jakiś niekorzystny wpływ, tak? Nie zawsze może być zdrowe dla naszego organizmu, bo po prostu wchodzimy na niższą kategorię kilogramową. W tym momencie możemy wejść na niedowagę i na pewno w jakiś sposób osłabiamy swój organizm. Natomiast w momencie tych większych ilości kilogramów, kiedy jesteśmy na nadwadze czy na otyłości, jeżeli odchudzamy się prawidłowo, ja tutaj nie mówię o takim rygorystycznym odchudzaniu, a o zdrowym odżywianiu, jak najbardziej jest to zalecane i może być to zdrowe, jest to zdrowe, natomiast trzeba wiedzieć po prostu, jak to zrobić.
Możemy odchudzać się sami, natomiast dużo lepiej byłoby zgłosić się do specjalisty, aby ktoś miał po prostu nad nami kontrolę. Pamiętajmy, że tak naprawdę, jeżeli odchudzamy się sami, to z reguły są to diety gazetkowe albo po prostu zwykła głodówka. W tym momencie nie ma to nic wspólnego z odchudzaniem i ze zdrowym odżywianiem, natomiast no, z osłabieniem swojego organizmu. Więc jeżeli chcemy wprowadzić takie praktyki, lepiej byłoby zgłosić się do specjalisty, który ułoży nam pełno zbilansowany jadłospis, w którym na pewno zawarte będą wszystkie składniki odżywcze i w tym momencie dostarczymy po prostu wszystko, co jest potrzebne naszemu organizmowi. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli mówimy o odchudzaniu na własną rękę, to na sam początek wystarczyłoby po prostu ograniczyć słodycze czy ograniczyć podjadanie. To by nam spokojnie wystarczyło. Natomiast jeżeli mamy już problem z otyłością i chcemy tak naprawdę schudnąć tak na poważnie większą ilość kilogramów, lepiej byłoby być po prostu pod kontrolą. Ja wiem też, że łatwiej jest paniom chudnąć, jeżeli wiedzą, że co 2 tygodnie muszą przyjść i się zważyć, tak? Czyli mają nad sobą takiego bata i wiedzą, że jakaś jest kontrola, że są jakieś efekty, wtedy też łatwiej nam się odchudzać. Natomiast pamiętajmy, żeby nie zatoczyć takiego błędnego koła, że to, że schudniemy dużą ilość kilogramów, to nie znaczy, że możemy chudnąć bez końca i wchodzić w tą strefę zagrażającą naszemu życiu, tak? Czyli wyniszczeniu organizmu. Pamiętajmy, że panie, które mają nadwagę i otyłość w momencie utraty kilogramów, kiedy ich sylwetka wygląda zupełnie inaczej, tak naprawdę wpędzają się w takie koło i napędzają się same i chcą chudnąć jeszcze więcej. W tym momencie musimy mieć kogoś, kto powie nam stop, że już wystarczy, z tego względu, że w tym momencie robimy sobie krzywdę. Natomiast samemu niekoniecznie jesteśmy w stanie ocenić, w którym momencie wyglądamy dobrze, bo dla nas zawsze będziemy za grubi i zawsze będziemy dążyć do tej niższej wartości. W tym momencie możemy wpaść w taką pułapkę, no i niestety odchudzanie będzie bardzo niekorzystne dla naszego organizmu. Także dobrze byłoby mieć kogoś nad sobą, kto powie nam po prostu, w którym momencie musimy przestać i jak się odżywiać prawidłowo. Natomiast nie polecam dietek gazetkowych, nie polecam, żeby panie gdzieś tam głodziły się i na przykład na śniadanie spożywały tylko kawę, cały dzień po prostu dalej nic. W tym momencie nie można tego nazwać dietą i nie można tego nazwać tak naprawdę prawidłowym odżywianiem, no tylko i wyłącznie niszczeniem swojego organizmu. Efekt odchudzania będzie stały, jeżeli będziemy mówić o racjonalnym odżywianiu, czyli o odżywianiu się prawidłowym, dzięki któremu dostarczamy wszystkie niezbędne składniki. Czyli taka dieta powinna być oparta zarówno na zawartości białka, tłuszczów i węglowodanów. W tym momencie dużo łatwiej nam schudnąć, no i nasz organizm nie jest tak naprawdę mocno obciążany. Jeżeli mówimy o dietach takich gazetkowych, czy dietach składających się na przykład, nie wiem, no, z kawy na śniadanie i cały dzień później nic, albo o mocno zwiększonej ilości białka, czy też o zwiększonej ilości tłuszczu w takiej diecie, w tym momencie no, odchudzamy się niezdrowo, tak? Stawiamy na jeden składnik, na przykład w tych dietach jednoskładnikowych. Nasz organizm no, przez jakiś czas nie ma do czynienia z innymi składnikami i przez to tak naprawdę nie umie ich później trawić. On musi od nowa nauczyć się z nimi obcować w momencie dostarczenia prawidłowych takich zwykłych pokarmów już po naszej diecie. Pamiętajmy też, że takie diety jednoskładnikowe będą obciążać nasz organizm w sensie takim, że my bardzo intensywnie schudniemy i bardzo szybko. Natomiast ten efekt jest tylko chwilowy. Ta tkanka tłuszczowa jest spalona na moment i w momencie dostarczenia tych wszystkich innych niezbędnych składników, my tak naprawdę nie umiemy sobie z nimi radzić. My je magazynujemy pod postacią tkanki tłuszczowej z tego względu, że nasz organizm wie, że przez jakiś czas ich nie dostawał, więc po prostu magazynuje je w tkankę tłuszczową. A jeżeli magazynuje je w tkankę tłuszczową, to po prostu przybieramy na wadze. Więc my w miesiąc możemy schudnąć bardzo dużo, natomiast w ciągu 2-3 tygodni my wracamy do swojej wagi wyjściowej, ale bardzo często też przekraczamy tą naszą wagę wyjściową, bo po prostu nasz organizm robi zapasy. On gromadzi nadmiar produktów, które dostarczyliśmy po naszej diecie, po to, żeby później nie był osłabiony, tak? Czyli żeby miał się znowu z czego odchudzać. Pamiętajmy, że czym częściej stosujemy jakieś diety, tym też spowalniamy nasz metabolizm. Po prostu dużo trudniej nam się później odchudzać, czym więcej diet stosowaliśmy w naszym życiu. Tutaj mówiąc o też spadku metabolizmu, musimy pamiętać, bo panie bardzo często mówią, że po 35 roku życia ten metabolizm spowalnia. Nie jest to do końca prawda, z tego względu, że tak naprawdę już po 21 roku życia my co roku mamy
spowolniony metabolizm, czyli o każdy rok możemy odchudzać się troszeczkę wolniej. Więc jeżeli jeszcze dokładamy takie diety wyniszczające, my w tym momencie mamy ten nasz metabolizm bardzo mocno spowolniony i jest nam po prostu trudno schudnąć. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę takie prawidłowe odżywianie, czyli o niestosowanie żadnych diet, a jedzenie mądrze, z głową, tak, wybieranie produktów zdrowszych, my nie mamy czegoś takiego, że przez jakiś czas nie dostarczamy pewnych składników. My je dostarczamy cały czas, więc nasz organizm jest przyzwyczajony, dostaje, przypuśćmy, 5 posiłków dziennie, więc on nie magazynuje ich i wtedy ten efekt odchudzania będzie jak najbardziej prawidłowy, bo my nie mamy takich przeskoków, że nie jedliśmy nic, a raptem zaczynamy coś jeść. To jest najgorsze, bo w momencie, tak naprawdę, kiedy pani kończy dietę i zaczyna jeść normalnie, zaczyna jeść wszystko, na co ma ochotę, czyli traci kontrolę nad swoim organizmem, bo wie, że już może. I w tym momencie ten efekt jojo niestety jest bardzo niekorzystny, no i nie było sensu tak naprawdę głodzić się przez x czasu wcześniej. Najczęściej popełnianym błędem w odchudzaniu jest po prostu niejedzenie. Czyli głodzenie się. W tym momencie my chudniemy bardzo szybko, natomiast później, jeżeli dostarczamy pożywienie, my po prostu je magazynujemy pod postacią tkanki tłuszczowej. I w tym momencie efekt jojo jest niestety murowany. Więc pierwszy podstawowy błąd to głodzenie. Kolejny błąd to jest niejedzenie śniadań. Tak naprawdę śniadanie powinno być jak najbardziej obfite, czyli to śniadanie powinno, nasz kolejny dzień powinien bazować na tym śniadaniu i ono powinno dawać nam jak największą ilość energii. Kolejnym błędem mogą być obiadokolacje, czyli w momencie, kiedy my nie dostarczamy tego pożywienia w ciągu dnia, na przykład do godziny 15, a najadamy się na wieczór, no to niestety jest to podstawowy błąd. Błędem jeszcze w odchudzaniu może być ograniczenie pewnych posiłków, czyli niejedzenie. Tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej o diecie jednoskładnikowej. To też jest błąd, jeżeli mówimy o takim prawidłowym odchudzaniu. Powinniśmy dostarczyć i białka, i tłuszcze, i węglowodany, natomiast z umiarem. Jeżeli mówimy o odchudzaniu, to też dużo lepiej byłoby piec albo gotować, po prostu nie smażyć. W momencie smażenia potraw jest ona bardziej kaloryczna. Kolejnym błędem w odchudzaniu może być po prostu brak aktywności. Tak naprawdę my na samej diecie owszem schudniemy, natomiast zupełnie inny efekt będzie, jeżeli postawimy na aktywność fizyczną. Musimy się ruszać, musimy więcej czasu poświęcić na to, żeby spalić po prostu tą tkankę tłuszczową. Jeżeli ona jest zgromadzona przez x lat, my musimy ją intensywniej ruszyć, czyli po prostu musimy się spocić i musimy poćwiczyć. Jeszcze takim błędem, które często stosują Panie, jest tabletka, tak? Nie ma tabletki na odchudzanie. Nie ma czegoś takiego, jak wezmę tabletkę, siedzę przed telewizorem, nie ruszam się i jem wszystko to, co popadnie i sama chudnę. To jest tak naprawdę troszeczkę taka kampania reklamowa, która gdzieś tam nas napędza i my to wszystko slim mamy i chętnie kupujemy. Natomiast bez naszego wkładu własnego żadna tabletka nas nie odchudzi. Więc jeżeli mówimy o odchudzaniu, dieta i wysiłek fizyczny, nie żadne farmaceutyki. Jeszcze jednym błędem a propos odchudzania jest fakt, że panie, które schudną i osiągnęły jakiś efekt, czasami zapominają o tej diecie i wracają do tych złych nawyków żywieniowych. Czyli w tym momencie mogę pozwolić sobie na wszystko, no bo schudłam, tak? Natomiast pamiętajmy, że ten efekt może być po prostu chwilowy. My mówiąc o odchudzaniu, powinniśmy zmienić nasz tryb życia, zmienić nasz styl życia, czyli odżywiać się zdrowo, a nie tylko i wyłącznie odchudzać. W momencie takiego odżywiania się przez cały czas prawidłowego, my tą wagę jesteśmy w stanie zatrzymać, czyli my możemy skupić się na tych kilogramach, które mamy przez długi okres czasu. Natomiast w tym momencie, kiedy skończymy dietę i zaczynamy jeść wszystko i tak naprawdę traktujemy ten nasz organizm jak taki worek bez dna, my bardzo szybko przybywamy na wadze. Dlatego pamiętajmy, że dieta to tak naprawdę zmiana naszego stylu życia na długi okres czasu, tak? Z perspektywy dietetyka nie polecam środków i tabletek odchudzających. Nie uważam, że działają one w 100%. Moim zdaniem jest to tylko rynek taki farmaceutyczny, który się napędza, bardzo dobrze się sprzedaje. No i panie siłą rzeczy, jeżeli chcą schudnąć i zrobią wszystko, żeby schudnąć, tak naprawdę zapłacą każde pieniądze, aby dostać tą magiczną tabletkę i po prostu wszystko samo się robi. Nie ma czegoś takiego. Aby schudnąć, muszę się ruszyć i muszę zastosować dietę. Nie polecam wszelkiego środków farmaceutycznych. Typowo odchudzających, bo tak naprawdę ich skład jest szemrany. Nie jest to przebadane, nie do końca, znaczy
wydaje mi się, że nie przynosi to żadnego efektu, może działać tylko i wyłącznie na zasadzie takiego efektu placebo, tak? Czyli pani sobie wmawia, że działa, jeżeli czujemy się z tym lepiej, to ok, natomiast tak naprawdę nie ma to wpływu na nasz organizm drastycznego. Dieta plus wysiłek fizyczny to na pewno. Podobnie jeżeli mówimy o tabletkach takich mocno spalających, tak? Ostatnio nagłośnione w telewizji przypadki, gdzie niestety młode dziewczyny kupowały przez internet rzeczy niesprawdzone, nieprzebadane, no i doprowadziło to do drastycznych skutków, tak, zdrowotnych. Nie polecałabym tego typu środków, na pewno nie ma to wpływu aż takiego, dużo lepiej jest się po prostu zdrowo odżywiać. Fakt, że ten rynek tutaj tych suplementów jest dość szeroki. W aptece mamy szeroką gamę produktów bazujących na tym, że dzięki pewnej pigułce schudniemy. Natomiast nie do końca ja jako dietetyk w to wierzę i przy takiej diecie prawidłowej nie polecam takich środków. Ewentualnie panie, które mają mocny popęd na słodycze, mogłyby kupić sobie na przykład suplement diety, czyli chrom lub błonnik. Natomiast dobrze byłoby ten błonnik zastosować po prostu w diecie, czyli jeść dużo kasz, ciemne pieczywo i taki błonnik z zewnątrz nie będzie nam konieczny. Natomiast te wszystkie suplementy diety i koktajle typu Slim, no niestety nie mają aż takiego wpływu na nasz organizm. Powszechnie panuje opinia, że osoby z nadwagą czy otyłe tak naprawdę spożywają bardzo duże ilości posiłków, no i przez to tyją. Niekoniecznie jest to prawda. Czasami możemy mieć problem z nadwagą, niekoniecznie spożywając bardzo duże ilości pokarmów. Na przykład jednym z problemów, jeżeli mówimy o otyłości, może być też genetyka. My czasami mamy przekazywany taki gen, który niestety odpowiada za magazynowanie się tkanki tłuszczowej i jest nam po prostu dużo trudniej chudnąć. Mając coś takiego w rodzinie, powinniśmy pamiętać, żeby ta waga była w jakiś sposób kontrolowana, no bo mamy skłonności, po prostu skłonności genetyczne. Wtedy zależy od tego, co spożywamy. Jeżeli jemy zdrowo, możemy panować nad tą nadwagą. Jeżeli gdzieś tam nie do końca odżywiamy się prawidłowo, jesteśmy po prostu bardziej skłonni do dotycia. Kolejnym problemem może być nasz metabolizm. Jedne osoby mają bardzo szybki metabolizm i mówimy czasami, że pochłaniają straszne ilości pożywienia, a cały czas są szczupłe. Inne panie po prostu dużo wolniej spalają kalorie, dużo wolniej rozkładają to pożywienie w organizmie, no i po prostu magazynują ją w tkankę tłuszczową. Pamiętajmy, że nadwaga i otyłość to także problemy zdrowotne, czyli bardzo często tarczyca, niedoczynność tarczycy może mieć wpływ na to, jak wyglądamy. Panie z otyłością z reguły powinny sobie zrobić badanie tarczycy, bo niestety panuje taka opinia i jest to sprawdzone, że osoby z większą ilością kilogramów w organizmie mogą mieć niedoczynność tarczycy. Poza tym hormony. Duży wpływ na odżywianie, znaczy na naszą nadwagę mogą mieć hormony, czyli panie, które biorą tabletki antykoncepcyjne, także są narażone na zwiększoną otyłość, na chociażby zatrzymanie się wody w organizmie. Tutaj też mówimy o takim zespole policystycznych jajników. W tym wypadku my możemy odżywiać się zdrowo, możemy panować nad tym, co jemy, a po prostu jesteśmy osobami z nadwagą czy z otyłością. Zalecałabym tutaj już wizytę u lekarza, zrobienie wszystkich podstawowych wyników i sprawdzenie, czy ja tak naprawdę mam nadwagę dlatego, że jem za dużo, czy jest to gdzieś tam jakiś czynnik już zdrowotny. Kolejnym przykładem może być menopauza, tak? Panie w okresie przekwitania bardzo mocno mogą nabierać na wadze właśnie ze względu na gospodarkę hormonalną. Niekoniecznie musi być to uwarunkowane zwiększeniem ilości pożywienia, natomiast w dużej mierze do czynienia mamy tutaj z hormonami. Stres także będzie wpływał na nasze nabieranie kilogramów, na przybywanie wagi. Pomijając już to, że my w stresie możemy jeść bardzo duże ilości pokarmu i my nawet nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym i powiedzieć, ile na przykład wczoraj zjedliśmy, to osoby, które gdzieś tam mocno się stresują, odkładają tą tkankę tłuszczową znacznie mocniej, czyli nie spalają jej aż tak. Każdy z nas może schudnąć, natomiast najważniejszą kwestią jest tego, ile my chcemy schudnąć. Nie każdy z nas schudnie takie ilości kilogramów. Pamiętajmy, że osoby z nadwagą czy otyłością będą chudły znacznie więcej, bo po prostu mają z czego chudnąć. Osoby z wagą prawidłową mogą schudnąć, jeżeli chcą, natomiast na pewno będzie szło im to trudniej, na pewno będą chudły wolniej, no i schudną mniejsze ilości. Więc pamiętajmy, że tak naprawdę każdy z nas może schudnąć, natomiast kwestia tego, ile chce
schudnąć i w jakim czasie. Jeżeli Pani jest szczupła i nie potrzebuje aż takiej utraty kilogramów, dobrze by było, jeżeli postawiłaby na aktywność fizyczną. W tym momencie ona po prostu spali rezerwy tkanki tłuszczowej i ciało będzie wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast kilogramowo może polecieć dużo mniej niż osoba z nadwagą czy otyłością. Takie osoby będą chudły znacznie większe ilości kilogramów, natomiast one będą chudły dla swojego zdrowia. W tym momencie możemy schudnąć, tak, jak najbardziej, i każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby chudnąć, natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę dużo łatwiej jest nam magazynować tkankę tłuszczową i przybywać na wadze, a w momencie odchudzania organizm mocno się broni. To znaczy dużo łatwiej nam przybywać na wadze niż chudnąć, z tego względu, że tkanka tłuszczowa w jakiś tam sposób zabezpiecza nasze życie. W momencie odchudzania my troszeczkę wpływamy i ingerujemy na to, żeby chudnąć i żeby ten organizm się zmniejszał. W tym momencie jest nam po prostu trudniej. Natomiast każdy z nas może chudnąć, natomiast duże znaczenie ma nasza silna wola. Czyli osoby, które mogą pozwolić sobie na to i są takie restrykcyjne i pilnują się bardzo, jak najbardziej schudną na pewno większe ilości i jest im po prostu łatwiej. Osoby, które nie do końca mają tą silną wolę, powinny zacząć się odchudzać w momencie już takiego 100% nastawienia, że tak chcę.